Pixar w pudełku. Na razie nauczyliśmy się modelowania krzywych w dwóch wymiarach. Wróćmy do problemu, który nas nurtuje. Jak zrobić coś świetnego, czyli wymodelować postaci w trzech wymiarach. A w tym naprawdę sprawdzają się podziały. Metodę dzielenia i wyśrodkowania stosuje się w trzech wymiarach, co oznacza, że stosuje się też subdivision. Weźmy na przykład sześcian. Mogę na niego patrzeć pod różnymi kątami, klikając na tło i przeciągając. Etap dzielenia jest trochę bardziej skomplikowany niż w przypadku krzywych. Dodajemy środki krawędzi, na przykład ten, ale potrzebne też będą środki ścian, jak ten. Ich położenie oblicza się przez wyciągnięcie średniej ze wszystkich współrzędnych punktów kontrolnych otaczających daną ścianę. Na przykład ten środek oblicza się przez wyciągnięcie średniej ze współrzędnych tych czterech punktów, a to jest średnia współrzędnych tych punktów. Wyśrodkowanie także jest trochę bardziej skomplikowane niż w przypadku krzywej. Każdy punkt zostaje przesunięty, ale teraz nie wystarczy zwykła średnia. Potrzebna jest średnia ważona wszystkich punktów w pobliżu tego, który przesuwamy. O średnich ważonych porozmawiamy więcej podczas następnej lekcji. W 3D, tak jak przy krzywych, możemy z podziału i uśrednienia zrobić operację subdivide. A jeśli przeprowadzimy podział dostateczną liczbę razy, to bryła nabierze łagodnych kształtów. Stosując tę zasadę, wymodelujmy oponę. Jeden podział daje mi to, drugi to. Robimy tyle podziałów, ile trzeba, by złagodzić zarys. Metody podziałów pierwszy raz użyto do stworzenia postaci o imieniu Jerry z filmu krótkometrażowego gra Jerrygo. Jest to dłoń Jerry'ego przed podziałem, a tutaj po nim. Od czasów gry Jerry'ego używaliśmy podziałów do modelowania wszystkich postaci. Zresztą za pomocą podziałów tworzymy nie tylko postaci, ale na przykład budynki w i nie ma mocnych. Artystom łatwo jest stosować tę metodę. Zaraz przedstawimy uproszczony program w 3D, którym będziecie mogli się pobawić. Serio, bawcie się. Wypróbujcie wszystko, co tylko wpadnie wam do głowy. Niczego nie zepsujecie i zawsze możecie zacząć od początku. A gdy oswoicie się z podziałami, przejdźcie dalej do ostatniego ćwiczenia. Potem będziecie mogli obejrzeć następną lekcję zagłębiającą się w matematyczne aspekty podziału. No, zróbcie coś świetnego.